nie wiem, co powiedzieć. Po prostu ten samochód mnie tak mocno zaskoczył. Żadne nowe auto mnie tak nie zaskoczyło. I teraz nie będę nic mówił, bo po prostu dźwięk silnika robi wszystko. Czaję się na żółte światło, bo zielone to już będzie za nami. Teraz mamy czerwone światło i spróbujemy sobie złapać przyspieszenie od 0 do 100. Jak szybko to przyspiesza? Nie wiem, 6-7 sekund daje. Ten samochód to prawdziwa legenda niemieckiej motoryzacji i można by o tym aucie wiele mówić, aczkolwiek myślę, że on sam w sobie jest bardzo wymowny i tak naprawdę przejdę go dookoła, zobaczycie, jak wygląda kawałek po kawałku niesamowity tył auta ze spoilerem, z naklejką Nürburgring, ale to akurat już od właściciela. Dwie rury, które czasami strzelają, jak się go dobrze podkręci. Dobre felgi fabryczne, które bardzo, bardzo pasują do tego modelu. I w ogóle jeśli chodzi o ten egzemplarz, muszę wam powiedzieć, ten egzemplarz był produkowany w tym kolorze tylko przez 8 miesięcy, z tego co wiem. Ten kolor nie jest tak naprawdę czerwony, to wpada w lekki pomarańcz i no to jest unikat. To jeszcze bardziej podkręca unikatowość tego auta. Agresywna maska, która patrzy się na nas czterema ślepiami. Piękne, piękne auto. Warto też zajrzeć do środka, ponieważ środek jest zachowany wręcz w idealnym stanie. No, sam się zastanawiam, czy to było wymieniane, czy to od nowości jest takie, no ale prawdopodobnie po prostu właściciel dbał o to. Zarówno pierwszy, jak i drugi właściciel. No i widać, widać jak bardzo ładnie utrzymane jest to auto. Kierownica Ital Volanti. Patrzcie na te zegary. Oldschoolowe zegary M3. Skrzynia biegów w tym modelu też zasługuje na specjalne wyróżnienie. R-ka w lewo i do góry, 1-ka w lewo w dół i potem macie szybką 2 i 3. Przyspiesza to podobno o jakieś milisekundy jazdę na torze i ściganie się. Co z wnętrza Schuberta, który mnie zaskoczył na samym początku, ale to tak pozytywnie oczywiście. No i najważniejsze, serce silnika, bo szkoda, że nie nagrałem wam tego, jak maska się otwiera, bo też ciekawie się otwiera, cała wyszła. Maska otwiera się oczywiście od szyby. I zobaczcie tylko na to. Przejdę może z drugiej strony, żebyście jeszcze lepiej wiedzieli i zobaczyli, jak pięknie zachowany jest ten silnik. Przypomnę, że auto ma 32 lata. Uwierzycie? Tak brzmi silnik przy odpaleniu. Warunki atmosferyczne akurat nie sprzyjają, aczkolwiek jest tu pewien urok w tej mgle. Siedzę w super aucie, ale szczerze mówiąc, nie mogę się już doczekać tego filmu.
przypadek kupiłem. Serio? No serio, bo pojechałem do kolegi obejrzeć BMW E36 M3. A że nie było w jakimś mega rewelacyjnym stanie i kolega powiedział, że ma jeszcze BMW E30. I pojechałem z nim do garażu obejrzeć ten samochód. I wiesz, jaka była moja reakcja? Biorę. Dogadaliście się, widzę, bez problemu. Dogadaliśmy się w 2 minuty. Jest to fabryczna wersja, byłem na hamowni, wyszło 192 konie. Czyli tylko 3 konie. Nieduży spadek na mocy przez 30 lat. Nie jechałem jeszcze nigdy w 32-letnim aucie, które wgniata mnie w fotel. I przyspiesza w niecałe 7 sekund chyba. I głowa lata. Słuchaj, jak patrzę teraz na to wnętrze auta, to w 2-3-letnich autach jest to wnętrze w gorszym stanie niż tutaj. Tutaj dodatkowo wszystko działa, łącznie z jakimiś elektrycznymi szybami i tak dalej. Coś było robione od nowości z tym wnętrzem, to znaczy takie regenerowane, czy odnawiane, czy po prostu pranie dywaników i to wszystko. Powiem ci szczerze, że nie mam informacji, czy poprzedni właściciel robił coś z tym wnętrzem, ale patrząc po tym, w jakim jest stanie, to naprawdę wygląda jakby było nowe, tak? Jest świetne i raczej nie zmieniał całego wnętrza. Myślę, że tak się zachowało po prostu przez te 32 lata. No, musiał gość dbać. No, skoro to był jeden właściciel przez te 30 lat, to myślę, że mógł, że bez sensu było, żeby to zmieniał. Masz naklejkę Nürburgring, czyli ten samochód był na tym Nürburgringu. Ja już widziałem zdjęcia, wy teraz widzicie zdjęcia, a czy możesz coś więcej powiedzieć, jak to w ogóle wyglądało? Na kołach czy na lawecie dojechałeś? Jak wrażenia w ogóle po przejeździe? Jak oceniasz samochód na tym najsłynniejszym torze europejskim? Powiem ci tak, ten samochód to przez zupełny przypadek pojechał na ten tor. Bo mieliśmy jechać z moim bratem na Nürburgring BMW E46 M3. Jednak tego dnia, co mieliśmy wyjazd, niestety, ale urwałem pół ośmiu. We 46. Dokładnie. I no co i tu pierwsza robić? Moja myśl, no musiałem wziąć taki samochód, który miałem najlepiej przygotowany. A dopiero co zrobiłem serwis na E30. Wymieniłem opony, wymieniłem tarcze i klocki i zrobiłem serwis olejowy. No to stwierdziłem, że zabieramy ten samochód. No i pojechaliśmy na pełnym spontanie. Spoko. Śmieszna historia w sumie. No bo zakładam, że nie spodziewałbyś się sam, że pojedziesz E30. No słuchaj, na pewno nie miałem w planach ani na myśli, żeby od razu jechać tym samochodem po prostu. No, bo to był twój pierwszy raz wtedy? Na Nürburgring, tak. A z tego co wiem, to nie będzie twój ostatni raz. Dokładnie. Planujesz coś? Dokładnie tak. W przyszłym roku wybieram się... Kolejny raz tym autem? Nie tym. Też BM-ką. E36? E36. No, oby dane wam było zobaczyć ten samochód w akcji na tym kanale. Uproszę jeszcze właściciela. Nie, no słuchaj, no może się dogadamy i byś się z nami zawinął. No co ty? No jest taka szansa. Serio teraz mówisz? Serio. Kurde. Zaskoczyłeś mnie teraz, szczerze mówiąc, ale jeśli byłby termin i jakoś by się to spięło, no to chętnie bym to wszystko owinął w taką ładną otoczkę. No nie ma problemu. Kinematograficzną. Przy okazji samym się dobrze bawił. Poznałbym tor, bo nigdy nie byłem. Powiem ci, że to jest świetna przygoda, żeby tam pojechać. W ogóle cała wyprawa, nie? Jak pojedziesz tam raz, to już będziesz chciał co roku wracać. Mam w planach pojechać. Jeżeli masz benzynę we krwi. Powiem ci tak, to był pierwszy i ostatni raz na pewno na tym torze tym samochodem. A dlaczego? Jakie miałeś wrażenia takie? Znaczy powiem ci tak, tor jest mega niebezpieczny. Mieliśmy też tam, wiesz, dwie takie trudne sytuacje. Raz nam się zagotował płyn hamulcowy, jak trzeba było dohamowywać przed zakrętem z górki. To też naprawdę ledwo co się udało.
A drugim razem to była sytuacja taka, że po prostu wyjechaliśmy na tor i nagle zaczął padać deszcz. Ni stąd, ni zowąd zaczął padać deszcz. No i pewnie wszystkie auta zwolniły, zakładam, i scenariusz jest taki, że prawie tak przewaliłeś w auto. Nie w auto. Czy ty też po prostu straciłeś jakąś... Nie, zwolniłem sobie, jechałem tak, nie wiem, ze 120, coś koło tego. Okay. I zbliżałem się do zakrętu, wciskam stary hamulec, a samochód, kurde, płynie. Naciskam go pulsacyjnie, a samochód, kurde, płynie. Bez redukcji, z redukcją też płynął? Ale tak, no słuchaj, zrobiłem wszystko, co mogłem, no i zatrzymaliśmy się tak żeby ci nie skłamać, z 2-3 metry od barierki. Ja pierdzielę. No, jak powiem wam wszystkim szczerze, że jeżeli pada deszcz na Nürburgringu, to nie warto wyjeżdżać autem. Zresztą dużo ludzi, którzy tam jeżdżą, wiesz, tak sporo na tym torze, to jak wiedzą, że będzie padał deszcz, albo zaczyna padać deszcz, to od razu zjeżdżają, albo w ogóle nie wyjeżdżają nawet na ten tor. Patrzcie, wszystko spływa. Powiedziałbym, że jak po mojej teczce, ale tu jeszcze lepiej, bo właściciel wrzucił ceramikę na ten samochód. W naszym pierwszym filmie bardzo duża część moich widzów pisała o tym, że szacun dla właściciela za to, jak traktuje ten samochód i że pozwala mu żyć zgodnie z jego użytkowaniem. No i taka prawda w sumie, już na początku to podkreśliłem, a widzowie też to załapali, że mało jest osób, które zgodnie z przeznaczeniem używałyby tego auta, bo nawet ja nie wiem, czy musiałbym jakoś to... Bo nawet ja, tak jak wsiadłem do auta, wielki szacunek, uważam na wszystko. Nawet jak wsiadam, to nie chcę zabrudzić dywanika, taka prawda. A tutaj pełne możliwości auta, jazda na Nürburgringu, no to jest piękne. Ja jeszcze poza kamerami będę ustawiał termin BMW M3 E36, które zaskoczy was podwójnie, skoro to auto was zaskoczyło. A was żegnam, trzymajcie się i do następnego.